On tutaj jest gospodarzem i on jest obrońcą tytułu. No, samą taktykę stosuje Pispanen w wszystkich rundach. No, widzimy już Karla Procza. Polskie korzenie. Zawsze podkreśla, że stąd pochodzą jego przodkowie i Artur Abraham. No, będzie wielka wojna, to nie ulega wątpliwości. Wspaniale zapowiada się ten pojedynek. Sam jestem ciekawy, co będzie górą. Czy Artur Abraham, czy Karakasz. Dwóch bombardierów, dwóch wspaniałych bokserów. Stawka mistrzostwa świata WBC w super średni. Obaj mają już zapewniony awans do półfinału Super Six. Dzisiaj rozstrzygnie się, kto z kim będzie walczył. Ale to będzie później. Na razie za nami pół metru walka mistrzostwa Unii Europejskiej. Daniel Rasilla z Hiszpanii kontra Ville Kispanen Finn, obrońca tytułu. Kispanen niższy, ale świetnie rzeczywiście balansuje ciałem. Proszę zobaczyć, jak unika ciosów Hiszpana. A, imponujący refleks. Wykorzystuje to i tym wspaniałym balansem tułowia znika z pola widzenia przeciwnikowi. Obrona, podwójna zasłona i odchylenie. I te ciosy nie dochodzą. Nie pozwala w półdystansie Rasilla boksować, stawa się z dystansu, a się pół dystansu razy klinczuje. Jak zwykle połowę rundy odpuszcza Rasilla, przyspiesza w drugiej połowie. Troszkę chaosu teraz, dużo klinczów. Nie kontynuuje akcji, jak wyjdzie do półdystansu Kim. Już kilka razy widzieliśmy ładne serie. Troszkę chaosu się wydziera, dużo przepychanki. Proszę, klinci, takie próby zadania takich nie bardzo groźnych ciosów do tej chwili, co z góry. Brzydka ta runda była. Chyba wynika to z tego, że traci refleks już. Jest panem, już te rotacje nie są tak często stosowane. Lekka kontuzja prawego oka. Narożnik pretendenta. Przydomek Kubra, ale właściwie żadnego ukończenia jeszcze nie zobaczyliśmy. No, Kobra przydomek też ma Karol Kroc, którego zobaczymy w głównej walce wieczoru, ale tamten potrafił ukończyć.
Rasila. Chyba w ogóle nie ma jady z tego ukończenia. No, na razie mu jest trudno, ponieważ nie może trafić. Jeżeli nie trafia, no więc ten jad nie jest w stanie zadziałać, ale zobaczymy. No, jest marunda tego pojedynku i proszę, ożywił się Rasila, prawy podwódkowy, lewy z dołu. Ale już to chyba wszystko i próba odpoczynku. Trudno jest trafić takiego ruchliwego przeciwnika, jakim jest Kim. Chyba troszkę za nisko, prawy z dołu. Ale ładnie się zachował po sportowemu Kim z panem. Nie udaje, że go boli. I teraz strzelił Piskanem i poprawił prawym. No zdecydowany atak Fina. No, próbował tym prawym i wreszcie jeden z tych prawych doszedł. Ale odpowiada dalej teraz Fina. Nie wystraszył go ten czas. Pinspanem balansem tułowia bardzo utrudnia Rasili. Podwójna zasłona i zaraz jak będzie sierpowy, to Pinspanem wykona unik rotacyjny pod tym proszę, kontrując lewy prosty. Sekundy ósmej rundy, klinczuje, wyraźnie Daniel Rasila. No, potężny lewy pod prawy łokieć, wsadził jeszcze jeden. Nietypowa końcówka, bo z reguły w końcówce rundy przyspieszał Hispanen, tym razem Rasila. Chyba kolejna runda, bardzo dobra w wykonaniu Hiszpana Daniela Rasili. I popatrzmy jeszcze raz na tę końcówkę, której przyspieszył Rasila. Pokazuje operator ten sprint Cina, ale już właśnie widzimy końcówkę. Atak na linach, prawy podwrótkowy, dobry unik pod lewym sierpowym i ta końcówka, taki akcent troszeczkę lepszy dla Daniela Rasili. Ale wielki, wybitny boksik to nie jest, brak, zadaje ciosy bez skręty tułowiem, bez, nie ma dynamiki, one, te uderzenia naprawdę nie są mocne. Już mocniej wydaje się bić Fin, ale to też nie można powiedzieć, żeby on miał dynamik w rękawicach. Chaotyczny fragment tej dziewiątej rundy. I atakuje Rasila, klinczował teraz Pinspanen. Chyba słabnie troszkę, już tych uników jest coraz mniej. Nie
To ma już bardzo znaczenie. Ale jeszcze próba na chwili prawy, bezpośredni, ponieważ on wie, że ma dłuższy zasięg rąk i powinien z dystansu tym prawym trafić. Nie ma tutaj zbyt wielu ciosów, zwłaszcza ciosów mocnych, silnych, ale tempo walki, trzeba powiedzieć, jest dosyć szybko. Dużo szarpania jest, skąd zagrożenie kontuzji, bo proszę, jak blisko głowy przytrzymał teraz. Wasila już jest zmęczony. Szybki lewy prosty finał. Jest bardzo skuteczny. Dużo chaosu, ale troszeczkę śmieszczy chyba jest Rafilla. Właśnie lewy pod prawy łokieć. Doping. Dobni. Czy zaatakuje?